To patrzymy. Panie Grzesiu. Nieładnie. No wygrał pan figurę, panie Grzesiu. No co się stało? Co się miało stać, panie Grzesiu? Wygrał pan figurę. A bez figury ja nie umiem. Miałem falowanie uwagi. Witam pana Jaka. Pani Jak, panie kapitanie, zapraszam do gry. No pewnie, panie Radosławie, tylko pan się tu ustawi w kolejkę. Pan Grześ mnie oskubał z rankingu już. Ojejku. Tylko panie Radku, żebym z panem zagrał, to panie trzeba mnie wyzwać, a nie tak se o. Samo z siebie to się nie tego. Nie wyzwie. Dzień dobry, panie Piotrze, co dobrego. Panie Piotrze, czy do pana dotarła już książka? No dobrze, panie Radku. No to parę gońców trzeba wziąć. A może nie brać? A może tu dźgnąć? O, czułem, że tu trzeba dźgnąć. Tu. Gdzie ten koniś? Tu chcę. Zabiorę go. Panie Radku, ja nie widzę tego wyzwania. O. O, znowu widzę. Zagram z panem Radkiem. Z panem Króciem.
Milciades 5-0. Wygrał pan z panem Milciadesem 5-0. Ładnie. Nie, no to tu trzeba zbić. Trzeba postawić wieżę. Może tu wygram hetmanka. Trzeba grać prosto na wygranie hetmanka. A teraz wygram pionecka. Gram na wygranie pionecka. Milciades. Nie ma Milciadesa. Coś dziwnego się dzieje z tym Milciadesem. No wziąłem pionecka. Teraz polecę pionkiem A do przodu. A no właśnie, nic nie popuści, nic, będzie grał na zamordowanie, będzie grał aż zamorduje mnie. Minutę mam, no. Jak tu grać? Proszę. Wyraźnie chce mi dać mata. Bije. Goń jest ważniejszy od konisia. Naprzód. Oj, 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 oj. No bije. Idę do hetmana, a co mi tam? Idę do hetmana. Tu już pan Grześ się denerwuje, bo ja idę do hetmana. W ogóle się nie denerwuję, że idę do hetmana. W ogóle się nie denerwuję, że idę do hetmana. A teraz to się chyba troszkę zdenerwuje. Oj, panie Grzesiu, ostatkiem sił.